Witam wszystkich serdecznie. Ostatnio robiłam racuszki z jabłkami, takie bez drożdży. Wychodzą bardzo mięciutkie, pyszne, polecam. Dla wielu widzów na ich prośbę zamieszczam składniki przepisu pod filmem w opisie. Do 2 szklanek mąki, takich na płasko wsypanych do szklanki, szklanka u mnie 250 ml, mniej więcej 280 gramów. Dodaję 2 łyżki cukru i 1 łyżeczkę z takim małym brzuszkiem sodki spożywczej i 1 łyżeczkę cukru waniliowego. Można też dodać szczyptę soli. Na tym etapie ja dodałam ją troszeczkę później. Mieszam składniki na sucho, po czym dodaję 1 pełną szklankę mleka. Do tego jeszcze oleju, tak około 50 ml oraz 2 całe jaja. Jeszcze odrobina wspomniana szczypta soli. Teraz wszystko zmiksuję na jednolitą masę. Ciasto przypomina ciasto naleśnikowe. Z tą różnicą, że dodaję tutaj olej, a poza tym ciasto musi być nieco gęściejsze niż typowe naleśnikowe. Ciasto odstawię na chwilę do odpoczynku, w tym czasie obiorę jabłka i pokroję w takie grubsze talarki. Jabłka najlepiej odmiany champion lub champion, jak to woli to czytać. Rozgrzewam tłuszcz na patelni. Generalnie grzanie trzeba minimalizować w razie potrzeby, żeby te nasze racuchy tak szybko nam się nie rumieniły. Zanurzam plastry jabłek w cieście i układam na patelni. Tradycyjnie podsmażam, uważając tą temperaturą. Widać, jak pięknie wyglądają, jeszcze lepiej smakują, są mięciutkie, moim zdaniem do kawusi lepsze niż te zwykłe pączki, przy których pracy jest o wiele, wiele więcej. Wystarczy osączyć dobrze na bibule z jednej i z drugiej strony. Jak racuszki nieco ostygną, posypać cukrem pudrem. Życzę smacznego, udanych wypieków. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.